Program zaczynamy dziś tchnieniem wiosny. To jeden z polskich ogrodów pokazowych w Dobrzycy, na północy kraju. Można tu nie tylko się zrelaksować, ale także podziwiać piękne, niespotykane okazy, jak rosną, kwitną, kuszą kolorami, kształtami i zapachami. Jest tu również okazja, by obejrzeć rozmaite ogrody tematyczne. Wybraliśmy się tam w podróż z klimatem i z pasją w zeszłe lato. Przez lata gospodarstwo się rozrastało, teraz to już prawie 90 hektarów. Tak, dokładnie 88, ale w skład tego układu wchodzi szkółka roślinozdobnych, centrum ogrodnicze, no i dwa ogrody. Jeden tutaj, w którym jesteśmy obecnie, to ogród tematyczny Hortulus, który ma blisko 30 lat, ale nowy ogród, który zaczęliśmy zakładać na początku 2003 roku. To są właściwie cały kompleks ogrodów, ogrody Hortulus Spectabilis. Udostępniliśmy dopiero w 2014 roku. Jest największy na świecie labirynt grabowy, ponad hektar, z wieżą widokową. No i ten ogród na dzień dzisiejszy się rozwija najbardziej. Tutaj mamy akurat przykład pięknego ogrodu ziołowego, bo zioła możemy oczywiście wykorzystywać w kuchni, ale też mogą pięknie ozdobić nam ogród. Tak, zioła możemy sadzić w naszych ogrodach, ale też tarasach i balkonach. Niektóre wymagają takiej uprawy doniczkowej, jak ta na przykład lipia cytrynowa. Może pani sobie tutaj powąchać o takim doskonałym cytrynowym zapachu. Cudo. Tak, doskonała do wody, do drinków, herbaty. Tylko musimy pamiętać, że na zimę ją trzeba schować. Możemy sadzić rozmaryn, lubczyk, mięty. Mięty są różnego typu, czekoladowe, pomarańczowe, bananowe, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku już tylko czekać na kolejny sezon. Każdy z nas chce, by jego ogród był piękny. Ważne jednak tak, żeby był użyteczny i przyjazny środowisku. Zapanowała moda na przydomowe warzywniki. Zalet ekowarzywnika jest sporo. Zamiast kupować rośliny jadalne w sklepie, możemy je samodzielnie wyhodować bez korzystania ze środków chemicznych. Warzywa będą więc zdrowsze, smaczniejsze i zawsze na wyciągnięcie ręki, a wystarczy odrobina wysiłku i cierpliwości. Zaczynamy od nasion bio. Ekologię do ogrodu możemy wprowadzać m.in. dzięki biowarzywom. Tak, coraz częściej możemy spotkać w centrach ogrodniczych propozycje, które są nasiona bio. Co to oznacza? To oznacza, że pochodzą z certyfikowanego, kontrolowanego gospodarstwa, gdzie nie są poddane żadnym nawozom sztucznym czy ochronie roślin poprzez środki chemiczne. Wzrost tych roślin odbywa się w sposób bardzo naturalny. Płodozmian, który jest stosowany właśnie w uprawie nasion roślin bio, powoduje, że one zachowują swoją dobrą jakość. Bardzo często tutaj mamy właśnie zgromadzone przed nami warzywa, które pochodzą z takiego gospodarstwa i można zaobserwować, że są naprawdę jędrne, duże, dzięki temu, że odpowiednio były traktowane i wysiew nasion następował w odpowiednim płodozmianie. Czym się różnią te nasiona bio od tych tradycyjnych? Nasiona bio mają certyfikat, przechodzą przez specjalne badania i zgodnie z wymogiem mają oznaczenie. Na torebce jest zaznaczona informacja, to jest listek z gwiazdką, że właśnie pochodzą z certyfikowanej uprawy. Ta uprawa jest w 100% pozbawiona nawozów sztucznych i ochrony chemicznej. Czy wszystkie gatunki warzyw mogą być z bionasion, czy nie? Ale rzeczywiście, nie ma tu żadnego ograniczenia. Najważniejsze, aby te przygotowane nasiona, które chcemy pozyskać do wysiewu, pochodziły z certyfikowanego ekologicznego gospodarstwa. Jeżeli dysponujemy przestrzenią ogrodową, mamy do wyboru kilka metod uprawy warzyw. Najbardziej klasyczna to oczywiście hodowla bezpośrednio w gruncie. W tym przypadku trzeba przede wszystkim zdecydować, jak dużo miejsca zamierzamy przeznaczyć na warzywnik. To z kolei zależy od tego, ile czasu możemy mu regularnie poświęcać. Najlepiej zacząć od niewielkiej przestrzeni, a dopiero potem ewentualnie ją powiększać. Kiedy już wybierzemy lokalizację i wielkość warzywnika, należy starannie zaplanować rozmieszczenie ścieżek i grządek tak, aby nie ograniczyć sobie dostępu do żadnej części ogródka. Alternatywnym rozwiązaniem jest warzywnik w skrzyniach, czyli na tak zwanych podwyższonych grządkach.
Taki sposób hodowli wymaga mniej pracy, a nierzadko przynosi o wiele lepsze efekty. Rośliny rosną szybciej, są trwalsze i niemal nie wymagają pielenia. Co ważne, skrzynki możemy napełnić ziemią lepiej nadającą się do uprawy niż ta w naszym ogródku. Trzeba jednak pamiętać, że podłoże w podwyższonych grządkach wysycha szybciej, więc warzywa na nich rosnące wymagają częstszego podlewania. Czy są już na rynku takie rozwiązania, które pozwalają nam stworzyć taki gotowy ogródek bio? Tak, nasza firma przygotowała dwie propozycje. Jeden zestaw warzyw na taśmach, które bardzo ułatwiają nam założenie ogródka, to jest zestaw taśm, które zawierają warzywa tak zwane antyoksydanty, naturalne. To przede wszystkim zielone warzywa, czyli pietruszka, jarmuż. Drugi zestaw z kolei jest to w 100% zielona dieta. I tam podaliśmy, zaproponowaliśmy wszystkie te warzywa zielone. Jeżeli przygotujemy z tego koktajl, spowoduje, że mamy specjalną dietę oczyszczającą, czyli tak zwany detoks. Czyli tak naprawdę z podstawową wiedzą o warzywach, z pomocą takich gotowych produktów, możemy sobie zaserwować porcję zdrowia odpowiednio skomponowaną. Tak, dokładnie. Nie wymaga to dużego przestrzeni. Wystarczy dokładnie 4 metry kwadratowe, abyśmy stworzyli dla siebie bardzo wartościowy ogródek. Poza nasionami bio, warto pomyśleć również o doniczkach biodegradowalnych. Pamiętajmy o tym, że warzywa uprawia się również z rozsady. Do tego celu najlepiej jest użyć ekologicznych, biodegradowalnych doniczek, które są na przykład z torfu. Wówczas na przykład seler czy pomidory, kiedy osiągną 2-3 liścienie, już są takie silne, możemy je przesadzać do innych, większych pojemników, ale w zasadzie w tych doniczkach biodegradowalnych mogą pozostać do samego momentu, aż zostaną wysadzone do gruntu. Czyli z jednej strony bionasiona, a z drugiej biodegradowalne doniczki. Jeszcze wyjaśnijmy, jakie to są te doniczki. To jest prasowany torf, który podczas rozrastania się korzenia rośliny ulega rozbiciu, rozwarstwieniu i jednocześnie staje się naturalnym nawozem. W warzywniku warto sadzić obok siebie różne gatunki, bo spowalnia to zarówno proces wyjaławiania gleby, jak i rozwój szkodników. Jednak trzeba przy tym zadbać o tak zwane dobre sąsiedztwo warzyw. Przykładowo, cukinię warto posadzić razem z kukurydzą i rzodkiewką, fasolę i brokuły z miętą. Z kolei burak dobrze czuje się w towarzystwie m.in. cebuli, pomidora, marchewki czy sałaty. Dodatkowo warzywa o rozbudowanym, głębokim systemie korzeniowym najlepiej sadzić z tymi, których korzenie sięgają płytko. Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do Nowego Tomyśla, gdzie powstaje wyjątkowy ser. Sery francuskie czy holenderskie są znane na całym świecie, ale my w Unii Europejskiej także mamy godnego reprezentanta. To wielkopolski ser smażony. Znajdujemy się w zakładzie, gdzie jest produkowany. Żałujcie Państwo, że nie czujecie tego zapachu. Jeszcze niedawno smażony ser robiło się w każdym wielkopolskim domu, ale ponieważ smażenie wymaga trochę trudu, mleczarnie zaczęły wyręczać gospodynie. To tylko jeden z wielu wielkopolskich zakładów, gdzie produkowany jest wielkopolski ser smażony. A kto wpadł w ogóle na to, żeby smażyć ser? Wszystko wskazuje na to, że to pomysł Olendrów, czyli kolonizatorów z Holandii, Niemiec i Bawarii. Byli gospodarni i mieli sporo krów, więc także nadmiar mleka, który trzeba było zagospodarować. Potrawa zadomowiła się we Wielkopolsce, zwłaszcza zachodniej i centralnej, a przepis na nią został zamieszczony w wydaniu Gospodyni Doskonała, czyli przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia z 1899 roku. Jaka jest historia wielkopolskiego sera smażonego? Bo w wielu regionach Polski ser smażony jest znany, ale tylko ten wielkopolski ma unijny certyfikat. Pierwsza wzmianka o serze smażonym na tych terenach to jest z roku 1899, czyli to już mówimy o ponad 100 latach. Jak najczęściej spożywany jest ten ser? Na kanapce, czy może do ziemniaków, do słynnych poznańskich pyrów? Wie pani co, wariacji kulinarnych sera smażonego jest bardzo, bardzo dużo. Sama jak pani powiedziała, kanapka,
Niektórzy rozpuszczają na ciepło, garnek w garnku, tak, jeszcze w domu, przesmażają. Niektórzy wkładają do mikrofali, niektórzy gotują zupy na bazie sera smażonego. Bardzo modne jest wytworzenie fondue sera smażonego, nie na bazie serów szwajcarskich, a na bazie właśnie naszego wielkopolskiego. Tych kulinarnych doznań jest bardzo, bardzo dużo i możliwości. Wielkopolski ser smażony wytwarzany jest zgodnie z przekazywaną z pokolenia na pokolenie recepturą. To produkt zarejestrowany w Unii Europejskiej jako chronione oznaczenie geograficzne. Wytwarzany jest w dwóch wariantach – naturalny lub z kminkiem. Produkt ten charakteryzuje się smakiem i zapachem pochodzącym od zgliwiałego i usmażonego twarogu oraz kminku. Wielkopolski ser smażony ma unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Czy zauważył Pan, że cieszy się on rzeczywiście sporym powodzeniem, na przykład podczas międzynarodowych targów? Tak, cieszy się większą rozpoznawalnością wśród klientów, w szczególności z Europy Zachodniej. W Polsce niewątpliwie podkreśla to prestiż i jakość wytwarzanego produktu dla samego chociażby producenta, a zatem też idzie dla konsumenta. Czyli większe zaufanie konsumentów, jeśli produkt ma taki znak? Zdecydowanie tak. Niepowtarzalne walory smakowe i zapachowe wielkopolskiego sera smażonego gwarantuje przestrzeganie wszystkich etapów produkcji przekazywanych w recepturach gospodyń domowych. Jak wygląda proces produkcyjny wielkopolskiego sera smażonego? Wbrew pozorom jest to produkt składający się w sumie z dwóch podstawowych składników, jakim jest twaróg i masło i przyprawy, sól, względnie wersja kwinkowa, kminek. Ale jest to produkt bardzo trudny do powtarzalności i do uzyskania wyjątkowej, wielkopolskiej jakości. Proces powstania tego sera jest skomplikowany i składa się z kilku etapów. Tak, składa się z kilku etapów. Najważniejsze to jest oczywiście mleko, bo od tego się zaczyna, czyli jest mleko od naszych dostawców, właścicieli spółdzielni, których skupujemy, przerabiamy, pasteryzujemy, następnie zaszczepiamy, wytwarzamy twaróg chudy, specjalnie, konkretnie przypisane do produkcji wielkopolskiego sera smażonego. I to jest jakby jeden taki bardzo ważny etap. I drugi, mielenie, dojrzewanie, czyli tam, gdzie zaczyna się całe sedno, ten charakterystyczny zapach. To jest jakby charakterystyka tego prawdziwego wielkopolskiego sera smażonego. Odbywa się proces gliwienia, czyli naturalnego rozkładu białka od 2 do 3 dni. Zazwyczaj jest to 2 dni, po czym odbywa się proces smażenia, czyli dodajemy kolejny sekretny składnik, jakim jest masło, też wielkopolskie. Smażymy to wszystko w kadziach, w wysokiej temperaturze i powstaje piękny, smakowity, wielkopolski ser smażony. W Wielkopolsce oprócz wielkopolskiego sera smażonego unijne certyfikaty posiadają m.in. rogal świętomarciński, kiełbasa biała parzona i andruty kaliskie. Wielkopolskie smaki są niepowtarzalne. Niektórzy, tak jak państwo Alicja i Marcin Sadowscy, są w nich tak zakochani, że postanowili je promować. Prowadzą nietypową restaurację w budynku po starej piekarni na jednej z najstarszych dzielnic Poznania – Śródce. Królują w niej produkty i potrawy charakterystyczne dla Wielkopolski. Dania są przygotowywane na bazie produktów od lokalnych dostawców. Gospodarze sami wytwarzają niektóre rarytasy. To jest nasze miejsce na ziemi. Co tutaj było, bo bardzo to klimatycznie. Jest to stara kamienica, w której przez około 60 lat funkcjonowała piekarnia. No proszę. A tutaj Śródka? A tutaj Śródka z 62 roku. Zdjęcie, które pokazuje, że Śródka spełniała wszystkie funkcje małego miasteczka. Ponoć tak naprawdę Śródka jako pierwsza od Poznania, miała prawa miejskie. No i to 80 lat wcześniej. Mało kto chyba o tym wie. Niektórzy nie chcą pamiętać. Dlaczego państwo zdecydowaliście się na prowadzenie restauracji? Ojejku, to... Marzenie? Ja myślę, że pewien splot różnych wydarzeń spowodował, że tak się zadziało. Ale znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi i swój czas i też swoją pasję i coś, co sprawia nam przyjemność i właściwie nie traktujemy tego jak praca. No właśnie, jak robi się to, co się kocha, to tak jakby się nigdy nie pracowało.
bardzo się realizujemy i każdy dzień jest inny. Tradycja jest inspiracją dla proponowanej tu kuchni, dań regionalnych, wielkopolskich, przygotowywanych w oparciu o własną produkcję. Pyry z gzikiem, czernina, szagówki, kaczka z pyzami, szare kluchy z kapustą. Ja, Kujawianka, wychowana na Żurku Kujawskim, zapytam tutaj rodowitego wielkopolanina, co jedzą poznaniacy. Bo tutaj widzę, że w karcie są na przykład pyry, no to znam. Oczywiście gzik, twaróg ze śmietaną też, ale ślepe ryby? Ślepe ryby, czyli zupa z ziemniaków, najprościej mówiąc. No i to wszystko, co wynika z pewnego połączenia kuchni polskiej, staropolskiej z kuchnią niemiecką i z tymi naleciałościami pozaborczymi, poniemieckimi. Macie Państwo czarninę czy czerninę? Jak to jest? Wyjaśnijmy wreszcie, zakończmy te konflikty. W Poznaniu mamy czerninę. Ale akceptujemy też czarninę. Dopuszczalna. Tak. Co jeszcze? Tutaj sznytka, kromka chleba, tak. Leberka, wątrobianka, klymki, cukierki. Tego nie znałam. To mnie zaskoczyło. Gwara zanika. Ubolewamy, bo kochamy regionalizmy. Kochamy te nasze takie zmiękczenia. Kochamy tą naszą gwarę. To, co się kojarzy z tym, z czym żyli nasi dziadkowie. To nas bawi, kręci, aczkolwiek jest tego coraz mniej. Jest tego coraz mniej, ale tacy właśnie ludzie jak Państwo, Pan z żoną, przywołują te dawne smaki i produkty z sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Dlaczego Państwo zdecydowaliście się wprowadzić u siebie właśnie takie produkty, a nie na przykład frytki i hot dogi? Myślę, że głównie dlatego, że te dania, które przypominamy w naszej restauracji, to są dania, które kojarzą nam się z dzieciństwem, czyli z tym czasem radości, zabawy, braku obowiązków, odpowiedzialności, a jednocześnie z dobrym smakiem, z ciepłem babci, z troską rodziców, ze świętami, które obchodziliśmy w gronie rodzinnym i z produktami, które były najwyższej jakości. Ale często z kuchnią regionalną to bywa tak, że później każdy na przykład inaczej pamięta smak czerniny, inaczej pamięta smak żurku. Czy zdarza się u Państwa, że ktoś mówi, no moja babcia inaczej to gotowała? Tak, ale uważam, że to jest właśnie fajne, że to jest wartościowe. To znaczy zawsze dajemy tą możliwość, żeby dodać soli, dodać pieprzu. Nie jesteśmy w stanie sprostać podniebieniom wszystkim, aczkolwiek zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, ale więcej smalcu, mniej smalcu, bardziej tłusto, więcej cebuli, prawda? To jest. Proszę Państwa, dla mnie na przykład najbardziej idealnym żurkiem na świecie jest żurek mojego taty. I to pewnie każdy ma takie coś, swój smak w sercu z domu, ale myślę, że chętnie próbuję tej kuchni regionalnej. Jak ludzie reagują właśnie na te dawne smaki, na te produkty rodem właśnie z Wielkopolski? Myślę, że to jest cały czas dla nas wszystkich pewna potrzeba ciekawości i konfrontacji. Znaczy bardzo chętnie spróbujemy i zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy kuchnią wielkopolską i kuchnią śląską. Zrazem wielkopolskim, a roladą śląską. Gdzie te różnice przebiegają? Restauracja jest jednym z punktów sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Co cieszy, podobnych miejsc w Polsce przybywa, podobnie jak amatorów regionalnych smaków. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Teraz jeszcze mam pomysł, żebyś niestety dla Ciebie wyszedł na zewnątrz, bo ładnie się świeci w środku, żebyśmy mieli taki początek fajny felietonu. Jak pokażesz Państwo przez okno. O, to jest dodatkowo płatne. Oczywiście. Państwo schowajcie masło klarowane, bo ostatnio zeżarło cały słoik.